Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku unboxingu. Oczywiście ostatnio moje unboxingi kierują się raczej ku taborowi bułgarskiemu. Tym razem mamy do czynienia z lokomotywą elektryczną Siemens Smartron. Tak jak widzicie, wyprodukowana przez firmę Roco. Numer tego modelu to 71937. Epoka oczywiście szósta, bardzo aktualna sprawa. Widzieliście na stacji Burgas już właśnie taką lokomotywę. Widzieliście tego Smartrona na filmie. Przyszedł czas na prezentację nie tak dawno kupionego, zdobytego właśnie modelu. Nie trzeba opakowania specjalnie tutaj Roco omawiać. Jest ono bardzo fajne, eleganckie. I to, co mamy w środku, oczywiście to model tej wspaniałej lokomotywy, tego elektrowozu Siemensa Smartrona, jednosystemowego, tak dokładnie jak jest w Bułgarii. Z tego, co mi się udało gdzieś znaleźć zdjęcia, to właśnie taki model również był eksploatowany przed pomalowaniem w te barwy, na przykład przez firmę Pimk, a więc nie mam znowu tych rękawiczek, no cóż. Jakoś tak wolę łapami to wszystko robić. Może kiedyś mnie to pokara, a może nie. I już tutaj mamy w rączkach tego wspaniałego Smartrona Siemensa. Bogactwo, w mojej opinii prywatnej, niesamowite bogactwo detali. Tych wszystkich elementów, niepomalowanych, a odwzorowanych, różnych węży. Nie wypowiadam się na temat podwozia, ale ilość tych różnych tutaj detali już dla mnie jest naprawdę niesamowita. Zobaczcie czoło, przepiękne czoło tego Smartrona. Ja tutaj widziałem i tutaj też jest odwzorowane nad buferem Siemens i tutaj powinien być, może mi się to uda pokazać, Smartron Siemens, a tutaj jest Smartron nad buferami. Piękny model. Tak jak widzicie, mamy nawet maszynistę, mamy oświetlenie kabin, to później w filmie z jazdy gdzieś tam pokażę. Myślę, że będzie jakiś też i bułgarski film na ten temat. No i tutaj oczywiście dach. Takie ciekawe elementy. No jest to model jednosystemowy, ale zdaje się, że bardzo fajnie to wszystko jest odwzorowane, przynajmniej mnie się tak wydaje. Jeżeli chodzi o to, jest tutaj mnóstwo jakichś elementów do montażu, które możemy dodać, więc to po prostu jest model no niesamowity. Kiedyś czegoś takiego nie było. Nawet mamy tutaj zgarniacze, tak? Ostatnio się dowiedziałem, że po polsku to są zgarniacze. Takie, które można by zamontować, aby nie było tam na przykład sprzęgów. Ja tak ostatnio zaczynam sobie lokomotywy robić właśnie, że zamiast tego zgarniacza ze sprzęgiem, to z przodu z jednej strony daję po prostu sam zgarniacz. To zupełnie lepiej wygląda na filmach, na wjeździe, bardziej realistycznie. To tyle, moi drodzy. Bardzo ładna lokomotywa. Coś super nowego, coś co w tej chwili, że tak powiem, jeździ po torach i co jest jakimś takim hitem Siemensa, więc warto się mu przyjrzeć. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć. No i gdzieś tam pewnie w tygodniu przyszłym pojawi się jakiś film po bułgarsku, też gdzie można będzie zobaczyć właśnie w akcji, w jeździe właśnie tę lokomotywę. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.